Na zewnątrz zimno, kawa u Ciebie jest fantastyczna, wspaniała, smaczna, ale ja bym chciał czegoś więcej. Motocyklem, uwielbiam ciepło. Turystyka motocyklowa, jaką mam alternatywę? No, w zależności od tego, czy się chce po prostu wypaść na tydzień, pojeździć sobie motocyklem, czy chce się wyprawę bardziej egzotyczną, to jest bardzo duża oferta w tym momencie na rynku. My oferujemy możliwość przetestowania nawet kilku modeli Yamahy w Hiszpanii, ponieważ mamy tam 12 sztuk, 7 różnych modeli w miejscowości Benissa, między Alicante a Valencią. Region bardzo fajny z uwagi na to, że nasza baza jest prawie nad samym morzem, a znowu 15 km w głąb lądu już wjeżdżamy w góry. Także możemy wszelkie rodzaje krajobrazu nawet jednego dnia sobie pooglądać i wszelkie warunki drogowe, od prostych dróg gdzieś tam bulwarów nadmorskich do bardzo krętych dróg gdzieś tam górskich. Jak to wygląda technicznie? Mam prawo jazdy w kategorii motocyklowej. Czy mam mieć ze sobą swój ubiór? Czy zapewniacie przelot, hotel? Przelotu nie zapewniamy i jeśli chodzi o strój motocyklowy, to mamy w ofercie wynajem kasków, ale jednak zawsze zalecamy, jeśli jest to możliwe, zabieranie swojego stroju, gdyż to zawsze jest dużo bardziej komfortowo, potrafimy w ten sposób uniknąć jakichś tam rozczarowań, że to nie jest najwyższy model Shoya, na przykład to, co mamy w ofercie, a klient właśnie tego oczekiwał. A przelotów dlatego nie, gdyż podobnie jak z ciuchami, każdy ma jakieś inne wymagania. Indywidualne potrzeby, tak? Tak, jedna osoba przyleci do nas Ryanairem, czy inną tanią linią lotniczą, inna chciałaby osoba przylecieć do nas jakimś tam lotem, czy wyższej klasy. Jakimś połączeniem. Także jakby w to nie ingerujemy. Odbieramy naszych klientów z lotniska, z Alicante albo z Walencji. Przywozimy do naszego hotelu, gdzie mamy swoją bazę i gdzie trzymamy nasze wszystkie motocykle. I stamtąd codziennie ruszamy i codziennie wracamy w to samo miejsce. Także to są bardzo fajne, luźne wakacje motocyklowe. Jeśli ktoś nie ma ochoty danego dnia jeździć, może po prostu zostać i sobie poleżeć nad morzem. Czy to są stałe trasy, czy na miejscu można z Wami uzgodnić, że powiedzmy dziś chcemy pojechać zwiedzać miasto, bądź gdzieś dużo zakrętów, nad morze pojechać sobie? My jesteśmy pod tym względem elastyczni. To wszystko zależy od grupy. Mamy swoją plan 11 bodajże tras. Ciężko powiedzieć, że 11 czy więcej, ponieważ te trasy już się w dużej mierze gdzieś tam przenikają, a nasz przewodnik Tomek, który pracuje tam na miejscu, zna tą okolicę jak własną kieszeń i już rzadko teraz trzymamy się planu, tylko po prostu na podstawie tego, co dana osoba czy dana grupa sobie życzy, dostosowujemy drogi czy trasy przejazdu do tych wymagań właśnie. Damian, w jakim okresie najlepiej zimowym udać się do Was na motopiestę? Pracujemy od września do końca maja, także jesteśmy tam na miejscu w prawie 9 miesięcy. Można do nas przyjechać w dowolnym terminie w tym okresie, w zależności od tego, czy ktoś chce się wybrać na przykład w ferie, czy ktoś ma urlop w jakimś innym terminie. My tam jesteśmy cały czas na miejscu i można do nas dolecieć naprawdę kiedy komu jest wygodnie. Dobrze, czy to jest tylko jedyne miejsce w Europie, czy gdzieś indziej może na świecie jeszcze dysponujecie taką możliwością? Owszem, mamy też wyprawy do Kolumbii, aczkolwiek to już jest troszeczkę bardziej ograniczone, bo tam są już stricte turnusy wyznaczone z wyprzedzeniem i trzeba się jakby do terminu dostosować, ale tak, mamy też wyprawy do Ameryki Południowej od zeszłego roku i myślę, że to będzie nasz hit, bo wszyscy, którzy u nas byli, są naprawdę, polecają wszystkim dookoła. To jeszcze pytanie, czy z dziećmi też możemy się udać na taką wyprawę, motofiestę? Owszem. Owszem, do Hiszpanii jest to szczególnie łatwe, ponieważ, no, tak jak wspominałem wcześniej, codziennie wracamy do tego samego hotelu, więc zdarzają się takie przypadki dość regularnie, kiedy po prostu przyjeżdża
motocyklista, na przykład ze swoją żoną i dziećmi, on sam jeździ z nami na wycieczki, a na przykład żona bierze sobie gdzieś tam samochód, wynajmuje i z dziećmi sobie zwiedza okolice na własną rękę, czy na przykład jeździ na plażę odpocząć, czy jedzie zwiedzać jakieś to miasto. Także to jest bardzo proste i bardzo łatwe do wykonania i dość często tak się odbywa. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję.